Lukas Antunes dos Santos i jestem dyrektor zespołu Mazury. Lukas, powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy raz w grupie folklorystycznej? Jakie były tam uczucia? Co ci się spodobało? I kiedy zacząłeś tańczyć i dlaczego? Pamiętam, byłem, ja miałem 8 lat. Tak, i zaczynałem tańczyć, bo no, grupa przyjaciele tak byli. I my zaczynaliśmy razem tańczyć w zespole. Tak, tak, tam moje grupy przyjaciele tak byli tutaj, tańczyli. I co ci się najbardziej podobało w tym wszystkim, jak to widziałeś? Tańce, na początku to wszystko to się podoba, bo taniec, grupa, to takie zabawki, a podróż też jest ważne, to na początku, bo tak jak mieszkamy w Malety, to jest małe miasto, to nie zawsze mamy, później tak, ale na początku nie zawsze mamy takie możliwości podróżować, więc to dla dzieci to jest ważne nawet, bo mają możliwość razem z zespołu poznać inne miasto, przedstawić, więc to jest takie ważne. I powiedz mi, co ciebie zatrzymało w tym folklorze, bo tak jak już wspominałeś, tańczysz około 30 lat już, tak? No tak, tylko ja inaczej jestem w tym grupa, bo ja zaczynałem jako tancerz, a potem zaczynałem jako choreograf, instruktor zespołu, a potem zrobiłem jakieś aranżacje muzyczne, tak? Układ muzyczny, tak mogę powiedzieć. I potem jeszcze prowadzimy tam nasze siedziba, nasz remont, więc trochę kilka działań zrobiłem. No, to znaczy dzisiaj jestem tutaj nie tylko, żeby tańczyć razem z zespołem, ale też, żeby prowadzić kilka działań. I powiedz mi, co się tobie dalej dzisiaj najbardziej w tym wszystkim podoba? Czy to są stroje, czy to jest muzyka, czy to jest właśnie to powiązanie do twoich przodków? Tak, dokładnie to jest w tej grupie na przykład, to było możliwość robić dużo rzeczy na przykład, nie tylko tańczyć, przedstawić w zespole, ale też zaczynaliśmy budować tę grupę, na przykład kupić stroje, kilka stroje nawet robiliśmy, stroje tak oryginalne nawet z Polski, czyli takie cała różne stroje to są takie ważne dzisiaj, że mamy te nasze garderoby w zespole, więc możemy przedstawić, możemy zrobić koncert ludowy, więc dzisiaj jesteśmy już w stanie zrobić kilka koncertów. To jest bardzo, bardzo dobre dla nas. Tak. Dziękuję.